Tak wam robimy dobrze od samego rana, ale ładnie, że tańczyłaś. No pięknie, musisz częściej. Póki co pakujemy tornistry, wybieramy się w województwo zachodniopomorskie, by dowiedzieć się o wielkim, przeogromnym pechu między Szydłowcem a Gostomią. To dwie miejscowości, między którymi rozbiło się auto. Kobieta, uwaga, bo to jest bardzo ważna rzecz, wjechała w drzewo. Nie, no, o Jezus bez... Maria, ale co się jej stało? Nie, ona jest cała, na szczęście drzewo jest bardziej połamane, ale faktycznie w drzewo uderzyła. Co się okazało na miejscu? Kobieta nie miała prawa jazdy. Ona tym samochodem ruszyła, by się podszkolić, ponieważ jest w trakcie kursu na prawo jazdy. Brawo. Więc sama ruszyła samochodem, co gorsze okazało się później, że nie własnym, tylko samochodem partnera, który to samochód pożyczyła niestety i to bez jego wiedzy. Co się okazało dalej? Dalej się okazało, że partner nie ma ani OC, ani przeglądu, więc kobieta uczyła się jeździć na wszystkim nieważnym. I kiedy policjanci myśleli, że to będzie najdłuższa litania przewinień, jaką kiedykolwiek widzieli lub jakąkolwiek mogli spotkać, kobieta dmuchnęła w alkomat. I co? I się okazało, że prócz tego, że nie ma przeglądu, nie ma OC, nie ma samochodu i nie ma prawa jazdy, to ma 2 promile. Poniedziałek w Pradze się działo, w tej wyjątkowej miejscowości pojawił się amerykański zespół pod tytułem Metallica. Słuchajcie, no i uwaga, uwaga, w pewnym momencie grupa Metallica postanowiła zagrać wyjątkowy, znany oczywiście przede wszystkim w Czechach, ale również na całym świecie, hicior dwóch wyjątkowych dżentelmenów pod tytułem Jozin z Bazin. Jozin z Bazin. Właśnie, dobrze robię. Słuchajcie, dobrze, Metallica sobie gra, no i postanowili właśnie ten znany na całym świecie numer wykonać w swojej wersji. Proszę bardzo, mamy na to taśmę, proszę bardzo. Jeżeli Ed Sheeran nie zagra na Narodowym Sławomira, no to naprawdę będę bardzo zawiedziona. To teraz będzie serio? Będziemy Ironić Majdanić, drodzy państwo. Do wygrania mamy specjalny kubek z napisem Nie mów do mnie teraz, właśnie. My podpowiadamy, a wy odgadujecie to, co my mamy na myśli, nie używając słów. Absolutnie nie można użyć żadnego słowa na antenie przez te najbliższe kilka chwil. No i zaczynamy. Pierwsza podpowiedź. Mogę? Dawaj. Niezły budzik. To się zgadza. Ja też mam taką podpowiedź pod tytułem S plus K. Czekamy pod naszym numerem telefonu na wasze dźwięki, nie słowa. To bardzo ważne. Halo, dzień dobry. Jak... Ambulans? Nie, izba wytrzeźwień to nie ta odpowiedź. No to szukamy dalej. No. Włochate to. Włochate i sąsiedzi często tego nie lubią. Cholera. Moi lubią akurat. No, bo ty jesteś wyjątkowy. No. No. Jaka jest odpowiedź? Prosimy. O... Żona? Nie, to nie chodziło o żonę. Dzięki. Kama poznała się po dźwięku sama. Nagrali mnie i puścili w radiu. Halo? Cześć. No, odpowiadaj. Jaka jest odpowiedź do pytania? How. Nie no, ja jeszcze tak świetnie szczekającego psa nie słyszałem. Brawo. Taki zmęczony. A powtórz odpowiedź jeszcze raz. How. No jej. Uwaga, groźny pies na tabliczce. Zamieńcie go na psa. Zamieńcie go na psa, niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miałczy. A rozszyfrowałeś, o co chodziło S plus K? No i ja co? Ja już wiem! No? Siku plus kupa. Dokładnie. Słuchajcie, politycy jak Kargul podejdą do płota. Podejdź! Jak ja podchodzę. Tyle się o tym mówiło. No i w końcu jest. Prezydent Warszawy oficjalnie wyraziła zgodę i już niedługo może ruszyć budowa. Chodzi o płot. Płot wokół Sejmu. Raz, dwa, trzy. 3 metry wysokości. Dla nie przeskoczysz. Metr. Nie przeskoczysz. Ale słuchajcie, to tak naprawdę najgorzej. Bo nie dość, że sam Sejm przypomina cyrk, to w dodatku jeszcze będą klatki mieli, no. Pięknie, tak jak Margaret, ona naprawdę jest cudowna. Na Instagramie wrzuciła takie z plaży zdjęcie. W chińskie 8 wygięta. Nie byle jakie. Jestem jako którego nie widać. Zdjęcie my, byle jak. Mężczyźni, mamy wyobraźnię sporą. Ja wiem, przed chwilą pokazałeś, że tyle to mecz. A gdyby tak usunąć z naszego języka przekleństwa i wyzwiska? To moi koledzy niektórzy przestaliby się odzywać. A chodzi tak naprawdę o internetową kłótnię między posłem Zębaczyńskim z Nowoczesnej i wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jaki. Pan Patryk Jaki nazwał pana posła osłem naleśnikowym. Ty ośle naleśnikowy! No to poszedł po bandzie, trzeba powiedzieć. Znaczy, i zastanawiamy się, jak kulturalnie pośle? Można kogoś przezwać. Plama proponuje ty ruro wzdęta. No. O, to się zdarza każdemu rzeczywiście, no. Halo, dzień dobry.
to ze swoją żoną nazywamy kierowców patafianami. A kto to patafian? No to taki patafian, no. A no i wszystko jasne. Ale grzecznie i ładnie, zgadza się. Ty patafianie, ty jeden! Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam. Proszę bardzo. Halo, dzień dobry. Do kobiety, którą darzy się wyjątkową sympatią, można powiedzieć kobieto typu humarnych. To jest w dziadach takie, było, tak. To od razu może być, ona może od razu odpowiedzieć, ty dziadu! Czwarta część. Halo, dzień dobry. Mateusz mam na imię. Cześć. A moje przezwisko to ty kulfonie. Ale to już takie niemodne. Już teraz dzieci mówi... to nie wiedzą, co to kulfon w ogóle. Bo teraz się mówi... Kulson. Ty kulson. Cześć, mam na imię Bartek. Kulturalnie możemy kogoś nazwać psim bąkiem. Ojejku, przypomniało mi się wczoraj mój pies po takiej miękkiej karmie. Po miękkiej karmie jest zawsze problem, tragedia. Wielka wyliczanka i wielka niewiadomka i niestety prawda najprawdziwsza. Święta pod Nowym Targiem, taksówka wpadła do rowu. Wezwani na miejsce policjanci zastali samochód Browie i dwóch mężczyzn obok siebie. I oni tak... Obaj zgodnie twierdzili, że są pasażerami pojazdu, a kierowca taksówki zaraz po zaparkowaniu w rowie po prostu się rozpłynął. Panowie musieli razem naprawdę mocno świętować, bo obaj mieli po 2 promile alkoholu we krwi. Policja obu pasażerów zatrzymała na noc w areszcie. Dopiero rano, słuchajcie, jeden z nich przypomniał sobie, że to jednak faktycznie to on prowadził to auto. Tak, i podobno całą noc było słychać właśnie odliczanie. Wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim doszło do smutnej sytuacji i pewna pani pieniędzy będzie miała mniej. Otóż kobieta postanowiła pomóc swojej córce, wzięła 14 tysięcy złotych i chciała tej córce pieniądze zawieść. Wsiadła do autobusu, ale wysiadając z autobusu też, kochana mama, zapomniała torebki z tymi pieniędzmi. No jak to mama, bo my jesteśmy normalnie zamotane, no. I zapominacie 14 koła z autopka? Mi się to nie zdarzyło. Kobieta wysiadła z autobusu, torebka w tym autobusie została, ona już wysiadając się skapnęła, że tam jest ta torebka, cofnęła się, próbowała go zatrzymać, biegła za tym autobusem. Niestety torebka tam została. No jak się domyślacie, pierwszy losowy, który się tam trafił, to był bezdomny. Przecież w każdym autobusie jedzie bezdomny, chociaż przy efekcie smrodu nie wiadomo, czy autobus jedzie bezdomnym, czy bezdomnym autobusem. Ale wysiadł z tą torebką, uciekł do najbliższego hotelu i w ogóle zaczął te pieniądze totalnie wydawać, po czym zniknął jak kamfora. I faktycznie w końcu policjanci ruszyli, odzyskali pani tej pieniądze, ale niestety już to... Nie była ta kwota. Pieniądze po prostu bezdomny rozhulał, no. Mówiłeś, że bezdomny. No. Już nie bezdomny. Aj. Domny. Prawie 2 miliony złotych, tyle kasy pracownicy Ministerstwa Środowiska wydali, no taką lekką ręką na różne przyjemności. No i zastanawiamy się, na co tak naprawdę dwie bańki mogły pójść, no. Słuchajcie, ale dawno delicy nie jadłem, rzeczywiście podrożały? Zresztą jak gościć, to gościć, delicjami. Kiedyś to był taki wypas, że wchodziłeś i rządek delicji był tam, mówiłeś, w tym domu to bogato, w tym domu to i bogato. I paluszki. No to na co można było wydać 2 miliony złotych? Ale dzień dobry! Cześć, Mariusz. Nie wiem, na co poszły te dwie bańki, ale wiem, że te pieniądze po prostu im się należały. Ja sam nie mam, a oni po prostu wzięli 100 kart i ze 100 kart wydali dwie bańki. No jak jest karta, no to co? No, korzysta się z niej, prawda? Rudy, no idź za ciosem, złóż CV w Ministerstwie Środowiska. Ty potrafisz Rudy... dobrze rżnąć, no. Mówiąc. Dziękuję ci, kochany, ale co, chwaliły ci się koleżanki? Mówiły, no. Halo, dzień dobry. Cześć, no wiecie, dobre broszki u dobrego jubilera to nie są tanie. A ładne, brawo.